Jagiellonia przegrywają 1-5. Drugi wyścig. Kuszcza, Adams, Walasek, Mikołajczak. Andrzej Kuszcza, czyli Adams. Lee Adams, Walasek wypycha na zewnętrzną Roberta Mikołajczaka. Walasek udaje się w pościg za Lee Adamsem. Kuszcza walczy o jeden punkt z Robertem Mikołajczakiem. Bardzo ciasno na wejściu w drugi łuk. Walasek atakuje Lee Adamsa. Ten odpiera atak bardzo blisko za Adamsem. Grzegorz Walasek przy krawężniku. Stracił dystans Walasek. Za Walaskiem już blisko Robert Mikołajczak, który uporał się na dystansie na tym drugim łuku pierwszego okrążenia z Andrzejem Kuszczą. Goni Mikołajczak za Walaskiem. Walasek za Adamsem. Ale Adams na łukach odrabia dystans, zwiększa przewagę nad Grzegorzem Walaskiem, a do Walaska niebezpiecznie zbliża się Robert Mikołajczak. Wyścig układa się na 4-2. Adams, za nim Walasek. Próbował na pierwszym okrążeniu zaatakować Australijczyka, ale to zapowiada, że Grzegorz Walasek z wyścigu na wyścig zapewne będzie spisywał się tutaj w Lesznie bardzo dobrze. Ten wyścig przegrywamy 2-4, ale iskierką nadziei jest postawa w tym pierwszym wyścigu Grzegorza Walaska.